30 października 2020 roku odbyła się telekonferencja z udziałem wojewody mazowieckiego, dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dyrektorami szpitali z terenu Mazowsza, tym także z dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach powinien w najbliższych dniach przygotować 237 łóżek szpitalnych do leczenia pacjentów z COVID-19, co w sytuacji naszego szpitala praktycznie oznaczałoby przekształcenie szpitala powiatowego w szpital jednoimienny. Dyrekcja szpitala natychmiast napisała do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia pismo, że nie są w stanie przeznaczyć aż tylu łóżek w naszym szpitalu do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, bowiem obawiają się problemów z zabezpieczeniem opieki pielęgniarskiej i lekarskiej pacjentom. Obecnie około 30% personelu medycznego przebywa na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie bądź izolacji. Wielu pracowników jest w wieku emerytalnym albo pracuje już na emeryturze, posiada inne choroby towarzyszące, wielu pracowników podlega też ochronie ustawowej, którzy nie mogą pracować na zmiany czy w godzinach nocnych. Poza tym na terenie powiatu kozieńskiego usytuowany jest zakład strategiczny, jakim jest Enea Wytwarzanie i muszą zabezpieczyć miejsca także dla pacjentów innych niż zakażeni koronawirusem. Pomimo wstrzymania przyjęć planowych na zabiegi operacyjne do naszego szpitala, na chwilę obecną leczą około 30 pacjentów z urazami i po wypadkach przywiezionych w stanach nagłych. Szpital powiatowy w Kozienicach jest jedynym szpitalem w powiecie, w którym funkcjonuje oddział ginekologiczno-położniczy oraz oddział neurologiczny z udarami. W okolicy nie ma żadnego szpitala, który zabezpieczałby świadczenia w tym zakresie. Dlatego też dyrekcja szpitala chciałaby leczyć także pacjentów innych niż zakażonych koronawirusem. W chwili przekształcenia szpitala powiatowego w Kozienicach będzie utrudniony dostęp do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z zewnątrz w zespole poradni specjalistycznych. W chwili obecnej około 130 pacjentów każdego dnia korzysta z porad w poradniach specjalistycznych, pracowni radiologii i USG oraz laboratorium centralnego. Jednocześnie dyrekcja szpitala informuje, że przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w podmiot leczniczy przeznaczony do leczenia pacjentów z koronawirusem będzie wymagało dostosowania pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. O podjętej decyzji w tej sprawie dyrekcja szpitala będzie informować na bieżąco. Dyrekcja lecznicy przeprasza za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość.